Cześć wszystkim! Znowu płynął 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Nasza drużyna jest gotowa. Musimy przejść do tej lokacji, co już w niej byliśmy. Jak się ona nazywa? O, zaraz zobaczymy na mapie. Tylko tak, idziemy na północ. Troszkę sobie przyspieszymy. Przejdźmy do doszli. I mamy leśny jar, właśnie. Mamy sporo rzeczy do zobaczenia w leśnym jarze. Wtedy po prostu przeszedłem się ścieżką do wyjścia. A jest tu parę rzeczy do zrobienia. Więc tak. Teraz dotarliśmy. Dzień. Czyli nie potrzebuję szybkiego trybu na razie. I dobra, po pierwsze zajrzyjmy tutaj. To jakieś ruiny ciekawe. Młody wilk. Aha. No właśnie. Zmieńmy miejscami. Ma miejsce. Tak, ustawienie portretów ma wpływ na. Tak. Na szereg. Dobra. Strzelimy sobie po razie. Ty też sobie. Zacznie strzelać, powiedzmy, do tego wilka. A reszta się skupia na tym wilku. Dobra. Zapewne nim chyba zmieniłem broń. Dobra. Go palisz jak zwykle. A ty go podpalisz. Dobra. Jeszcze oślepimy. Kogo? Magiczny atak. Rad ty sobie. A parę wilczków. Troszkę obrażeń poladyn otrzymał, ale malutko. Ra? Bierzemy skóry. Sure. Patrzymy, co tu dalej mamy. Ta, nic, tylko możemy się na ten murek wspiąć. O, a jednak coś mamy. No, zobaczmy. Paleryna odbicie. Odbicie plus 5. Zobaczymy. Oraz parę jakichś piecidełek. Dobra. Paladyn ma już od. Ma już coś od ochrony. Tak, ile ty masz odbić? Tylko 17. Łotrzykowi mogłoby się przydać troszkę więcej odbić. Tak, no to ona nałoży. Ślicznie wygląda. Dobra, a teraz musimy się wspiąć. Wydaje się, że te stare mury otaczały niegdyś całą polanę. Teraz ostał się jedynie niewielki fragment, zaś schody prowadzące w górę budowli uległy zniszczeniu. Drap się na mur. Pokruszony mur nadal jest dosyć wysoki, a nierówności na jego powierzchni zapowiadają ciężką spinaczkę. Kto powinien wdrapać się na mur? Ja. Mam 16. Okej, okay, nie, tutaj wystarczyła atletyka. Dobra, po dotarciu na górę pomagasz wspiąć się reszcie drużyny. Dobra, i tutaj mamy jakiegoś śpiącego pana. No, jego sen raczej okazał się tak wieczny, ale dobra, trudno. Właśnie nie zapomniałem stawów obozowych. Ale to nieważne. Ma pancerz skórzany. Zmolony list. Wątpię, byś kiedykolwiek to zobaczył, ale miałeś rację, Fluvano. Powinniśmy byli wyruszyć na południe razem. Bylibyśmy bezpieczniejsi. Zaniósłbym wszelkie przechwałki świata, gdybym ich dożył. Chwilowo jestem poza zasięgiem bestii krążącym na dole, ale i tak jestem już trupem. Raczej już nie stanę. Na nas to listu, kiedykolwiek jesteś, pomódl się za mnie, może w następnym życiu będę polował. Nie będę polował na wilki. Będę polował na wilki też. No cóż, biedny pan. Ale zostawił nam coś. Rękawice Fluvana. Jakkolwiek jest Fluvan. Refleks plus 5. No masz dosyć mało refleksu, więc tobie mogłoby się przydać. Tak, w sumie on ma. Tak, tylko Eder mają mniej refleksu.
Ty masz... nie masz lekarz. Na razie damy paladynowi. To zwiększyło mu refleks? Chyba nie w statystykach, co? 63 ma nadal. To jest refleks? To jest refleks. Może są jakieś premie, które się nie kumulują? Nie wiem. Dobra. No wiecie co, jeszcze zobaczę. Zobaczę jak to będzie z nim. Czy jemu zwiększy refleks? Jemu zwiększyło. O, najwyraźniej muszą być jakieś premie, które się nie kumulują. Tak, w takim razie nie ma sensu jemu dawać. Czy to zwiększyła jego obronę, dobra. To podbieramy jeszcze te rzeczy. Yeah. No i schodzimy. A? Była jedna z tych rzeczy do zobaczenia. Jedna z nich to quick save. I co tu jeszcze mamy? Halo, bandyci. Okej, chyba znaleźliśmy naszego zagubionego kucharza. Przywitajmy się. Kiedy się zbliżasz, młody krasnolud gotujący potrawkę podnosi z przestrachem wzroku. Puszcza chochlę, rozpryskując dookoła sos. Co jest? Brać go, psia mać! I dopilnujcie, żeby nasz nowy kucharz nie zwiał. Pomocy, proszę, pomóż! A ten lik kuli się, kiedy jeden z rozbójników wymierza mu kopniaka. Dobra. Chodźmy, czy zdążymy im wystrzelić chociaż raz? No. Chyba zmieniłem tak przed walką. Mam nadzieję, że zdążę strzelić. Parę strzał. Tak, ty może się sfokusujesz na tamtym strzelającym. Bo ty nie zdążyłeś strzelić, dobra, nieważne. Walki wręcz. Ty oślepisz jego. Tak. Sięgnę ich magiczny wybuch, ale atak różdżki nie trafi do nas, dobra? Standardowo, ale. Dobra. Nie jest oślepiony, więc na razie nie powinien. A ten bandyta to niedługo pozna, jak nie jest mądre upadanie podczas walki. A tu dalej go bij. Dobra. Paladyjami. Dobra. Ciekawe, że paladyn pierwszy zabił. To nie jest zbyt depresjarną postacią. Dobra. Ten to pewnie już widzi piękny widok. Trzech szarżujących ludzi z nożami na niego. Czyli bandytka. Tam, ona. Siema. Welcome. Na płomień, dziękuję ci, dziękuję. Myślałem, że będę musiał gotować dla tych łajdaków do końca życia lub dopóki się by mną nie znudzili. Paska cię przysyła. Musisz się strasznie martwić. Trzeba mi natychmiast wracać. Słuchaj, kiedy odwiedzisz złoconą dolinę, stąd do gospody pod czarnym ogrem. Opowiem pasce, co dla mnie zrobiłeś. Na pewno się oddzięczy. A na powrót znaleźć się przy moim kociołku. Okej, dostaliśmy reputację. Szkoda, że nie piszę w... tutaj. Wzrost reputacji. Tak, są jakieś... tak, jest reputacja drużyny, jest reputacja postaci. Więc uzyskaliśmy tą reputację drużyny. Szkoda, że nie ma żadnego... informacji, kiedy zwiększamy reputację postaci. Chociaż jeszcze nie mieliśmy takiego. Dobra. Łuk myśliwski. Poza tym peleryna. Ktoś u nas nie ma chyba jeszcze peleryny. Mamak. Poza tym zbieramy do skrytki. Nie, on ma pelerynę. Ma taką brzydką. Porwaną. No, to jest dużo ładniejsza. Dobra, poza tym co my tu mamy? Warzywa jakieś? Sure. Warzywa dają tam jakieś premie do wytrzymałości. Stitello. Okej, to może się przydać dla młodszyka. Poza tym co mamy? Ryż.
Maksymalna wytrzymałość. Co jeszcze tu mamy? Drób. Tak, takie mnóstwo rzeczy, których nigdy nie użyję, bo zawsze zapominam o nich. Okej. Okay. Tak, czy tu coś znajdziesz? Mhm. Nie. A, więcej. Więcej jedzenia? I śmieci. Mhm. Yeah. Dobra, porównajmy sztylet do skitela. Sztylet ma 10 do 15. A sztylet ma celność plus 5, a stiletto ma pominięcie redukcji obrażeń 3. Celności w sumie i tak mamy dużo. Więc myślę, że stiletto byłoby troszkę lepszą opcją. Więc zamienimy jeden sztylet na stiletto. No właśnie, ty sobie wziąłeś mieczyk. Tak, wziąłem mieczyk, ale w sumie nie porównywałem ich. I obrażenia mają takie same. Obrona, odbicie. No to ciekawe, była wama dodatkowo pominięcie redukcji obrażeń. Chociaż miecz ma dwa rodzaje obrażeń, cięte i kłute. To jest również dobre, bo jeżeli przeciwnik ma zbroję na te oba rodzaje obrażeń, to zawsze jest wybierana tylko ta zbroja, na którą ma mniejsze. Są zadawane te obrażenia, na które ma mniej odporności. Więc posiadanie dwóch rodzajów obrażeń na broni też jest całkiem przydatne. Okej, dobra, tutaj nie zwiedzałem chyba również. Tu mogą się jakieś tak przydatne rzeczy. One się przydają do zaklinania. To jeszcze w sumie nie pokazywałem. Prędzej czy później się zabawię w coś takiego. Okej. Tutaj niewiele. No, tutaj jest coś ciekawego. Próbujemy się tam dostać. Tutaj sobie ktoś leży, odpoczywa. Znowu. A, kolejny wilk. Dobra, po prostu bijcie w niego. Chociaż ty weź. Właśnie, nie sprawdzałem skrótów klawiszowych. Miałem to sprawdzić, ale zapomniałem. Dobra. Czy są jakieś skróty klawiszowe na używanie tych zdolności? Bardzo by się przydały. Sterowanie. Interface, ekrany. Chyba nie. Ja mi nie widzę. No cóż, trudno. Mhm. W innych grach F-ami można to było zrobić. A czy tutaj się da F1? Nie, nie działa. Mhm. No cóż. No. Kawałki rozbitej skrzyni rozrzucane są po ziemi razem z obłoconymi warzywami. Okej, okay, co to się? Stało trawa za kołami wozu, wciąż jest gębnice na beczki z kapustą i ziemniakami. I kabaczkami przewrócone po rozrzucone. Tak, to jest ta karawana tego kucharza, który został porwany. Dobra, możemy mieć więcej zestawów? Tak. Na tym poziomie trudności maksymalna ilość zestawów to 4. I więcej nie można. 4 to w sumie i tak dużo. A właśnie, czy coś tutaj możemy się udać? Nie. Nie ma żadnej drogi, tylko do złotej doliny. Dobra, można. A może będzie jeszcze jakaś lokacja na zachód, ale nie. Dobra, co my tutaj mamy? Kolejne wyjście. To pewnie zaraz będzie ta jaskinia z niedźwiedziem. Ale zanim do niej wyjdziemy, zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy. O, jakiegoś ksauripa. Tak, spotkaliśmy już parę tych stworzeń. Znaczy przynajmniej jedno. Tak mówiąc, parę mam na myśli jedno. Te postrzelaj. Mhm. Ty im przywalisz. Tak. No.
Boże, oślep tego pana. Oślep tego pana. A ty podpal. Dobra, jeszcze raz. O, oślepić się nie zabić. Dobra, oślepienie to również pewne. Zabicie to również pewna forma oślepienia, ale... Okej. Okay. A te kseuripy są... bardzo... bardzo... jak to mówić? Wrażliwe, o. Dobra. Zbyt... tak, zbyt ciekawe rzeczy nie dropią. Trochę śmieci. To jakiś pan jest... batowana czapka, trochę złota i kostur bojowy, dobra? Weźmiemy. Rozpory i wspomorniki są tak wielkie, że mogłyby być żebrami i kręgami smoka. Oczywiście. Ciekawa konstrukcja. Dobra? W okazji piękny wodospad. Na trudno nie docenić grafiki w tej grze. Wiesz, większość terenów to są prerendery, sprytnie robione tak, żeby bardzo ładnie wyglądały. Ale mimo wszystko prerendery. A nie, powiedzmy to, obiekty, które się ruszają, są rzeczywiście obiektami 3D. Ja się nie mylę, to w Shadowrunie. Tak to się nazywa, chyba tak. Tak, ciągle mylę takie nazwy. Podobna technologia zastosowana. Nie wiem, czy to dokładnie ten sam silnik, ale jakoś podobnie to działa. A wiecie co? Skoro nas nie zauważył, to zamieńcie sobie na łuki. Mm-hmm. I w ten sposób się przywitamy, myślę, że z nim. Hej. Just say the word. Okej, może go spróbuję oślepić. Hej. Dobra. Możemy już za bardzo. Tak, samymi strzałami połowę życia mu zjedliśmy, więc jest spoko. Hej there. A jeszcze standardowe przewrócenie. Tak, może zanim nawiązujesz, nie wstać, odplankuj. O, tak, teraz. Oślepiony, przewrócony. A więc przewrócony, on sobie siedzi grzecznie. A, jeszcze tego nie wiedziałem. Okej. Okay. Czterech członków drużyny nie ma problemu. A jakbyśmy tam weszli samemu po wyjściu z ruin, to mogłoby być słabo. Niedźwiedź nie miał za bardzo okazji się ruszyć, aż go przewróciliśmy i ciągle z nim coś robiliśmy. Ale wierzcie mi, on był całkiem silny w walce. Dobra. O, ty mam jakąś duszę porozmawiania. W zatępnym powietrzu jaskini unosi się postać, której kształty są rozmazane i zniekształcone nadchodzącymi na siebie falami blasku. Promieniują one energią, która przejmuje twoje ręce i nogi chłodem. A, właśnie, to jest ten przyjaciel tego gościa, co spotkaliśmy przy wyjściu z tego lasu. Ktoś tam mówił, że niedźwiedź go zabił. No cóż, dobra. Dotknijmy postaci. Wyciągasz rękę ku duchowi. W momencie dotyku czujesz się, jakby ktoś cię uderzył. Świat wiruje ci przed oczami i staczasz się bezradnie ku oczekującej ciemności. Na skraju twojego pola widzenia rozpyskuje światło. Na plecach czujesz ciepło słońca, zaś w ręku ciężar trzymanego łuku. Zdajesz sobie nagle sprawę, że przeszedłeś długą drogę z doliny, polując na jelenia. Teraz stoisz przed jaskinią, której wnętrze niknie w ciemnościach. Pomimo tego twój przyjaciel śmiało wchodzi do środka. Widzisz jego czerwoną opończę poruszającą się w rytmie jego kroków. Idziesz za nim w głąb jaskini, czując jak serce momocze ci w piersi. Brzmiący ryk rozbrzmiewa wokół ciebie. Czujesz, jak ogarniają cię przerażenie i niepewność kroku i niepewnym krokiem ruszasz do wyjścia, w stronę światła i ku ucieczki. Zauważasz błysk stali, a pod kolanem czujesz nagłe uderzenie potwornego bólu. Krzyczysz i potykasz się i upadasz. Twoje myśli kotłują się chaotycznie, przytłumione bólem, ale przez chwilę wyraźnie widzisz, jak twój przyjaciel spogląda na ciebie, stojąc u wejścia z jaskini. W ręku trzymasz tylet, skrwawiony, szkarłatnym, zbliżonym do koloru opończy. Nagle widzisz nad sobą ogromny, ciemny kształt. Potem nie czujesz już bólu. Wizja przemija.
Dopchnięty przez urażoną duszę powracasz do swojego ciała. Zwłoki leżą u twoich stóp, a widmo nadal nosi się w pobliżu. Fali energii pomiędzy wami i wyczuwasz pytanie i zgubiony gniew. Okej. Jesteśmy duchownym. Tak, zdradzono cię, tylko głupiec dałby się tak zaskoczyć. Spotkałem twojego przyjaciela po drodze. Duch emanuje nagłym uderzeniem gniewu. Wściekłość i rozpacz wydają się promieniować z lśniącej postaci. Odnajdę go i dopilnuję, by odpowiedział za swoją zbrodnię. Przez chwilę duch wydaje się płonąć jaśniej, a twój umysł wypełnia cię poczuciem gorzkiego triumfu. Duch wydaje się niknąć w swoim zadowoleniu, staje się coraz mniej wyraźny, aż w końcu stoisz w jaskini samotnie. Okej. Okay. Yeah? Znaczy, najwidoczniej ta historia, którą nam opowiedział o zabiciu przyjaciela przez niedźwiedzia, była tylko w połowie prawdziwa. A cóż, będziemy musieli to z nim wyjaśnić. Powiedzmy, że tak to ujmiemy. Okej, okay, dobra. My tu mamy. O, miecz dwuręczny, bardzo fajnie. Się przyda. W oczodołach i piszczelach przymykają myszy. O, jakaś ukryta rzecz. Dobra, trychy się przydadzą, złoto się przyda. Rozwój oplątania. Okej, to też może się przydać. Tak, jaskiniowy kora. Chyba wszystko tutaj. Tak. Zwoje trochę działają inaczej niż w Baldurach i w Neverwinterach. Mianowicie nie można nauczyć się zaklęcia ze zwoju. Przynajmniej nie widzę nigdzie takiej opcji. Właśnie, może tutaj coś piszę. Mogowie potrafią się nakroić ogromnej ilości zaklęć, ale ograniczać się jedynie pojemnością grimoire'ów, które mogą zawierać tylko 4 czary danego poziomu. Klikając na zaklęcie w prawym panelu, możesz je usunąć z grimoire'u albo dodać zaklęcie w puste miejsce. Tak, mamy pewne zaklęcia. Troszkę się uczymy z awansem o poziom. Ale poza tym... Tak, ale poza tym nie mamy. Nie możemy kopiować zaklęć ze zwojów do grimoire'ów. Możemy kopiować za to zaklęcia z innych grimoire'ów do naszego grimoire'u. Tylko, że inne grimoire'y się znajduje tylko przy zwłokach magów. No, ale spoko, przyjdzie jeszcze na to czas. A na razie mamy to zaklęcie. Może damy go jemu. Się skończył zaklęcia, jak nie będzie miał co robić. To już będzie miał co robić. A poza tym miecz dwuręczny, tak? Edera chce zrobić na takiego naszego zadawacza obrażeń, że tak to spolszczę. Więc wywalę mu tarczę, wywalę mu szabę i od tej pory będzie łaził z tym pięknym mieczem dwuręcznym. Fajnie. Tak, jego obrażenia w porównaniu do szabli w sumie nie są takie dużo większe. Szabla ma 15 do 21, miecz dwuręczny ma 17 do 24, czyli o 2 do 3 obrażeń większe. No to powiedziałbym ma różnica. Ale spoko. I tak będzie chodził z dwuręcznym mieczem. Później po wzięciu jakichś profitów chyba troszkę ta różnica się zwiększa, czy coś. Zresztą fajnie wygląda z tym dwuręcznym mieczem. Dobra, chyba tyle, jeżeli chodzi o tą lokację. To może tutaj zobaczę, czy czegoś nie umknęło mojej uwadze? Ale chyba nie. Chyba nie. To? Dobra. Dobra, w następnym odcinku wracamy do Złoconej Doliny. Rozprawiamy się z mordercą niegodziwym przyjaciół. I cóż, będziemy dalej zwiedzać świat. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!